Ogniem i wierszem. Słudna sprawa, ale człowiek uczciwy i przyzwoity jest przeważnie bezbronny wobec zła. Zwłaszcza kiedy nie próbuje zwalczać tego zła jego własną bronią, czyli przemocą. No bo wyobraźmy sobie, że złodzi wchodzi do supermarketu i widzi hasła uprzejmie prosimy nie kraść. Po prostu się roześmieje. W takiej samej sytuacji są obecnie zachodnie firmy, które po wielu apelach postanowiły wycofać się z rosyjskiego rynku. I co z tego wynikło? Posłuchajmy. Podróbki. Od Kamczatki po Azów różne krasnoludki zabrały się tworzyć rodzime podróbki. I własne McDonaldy, i własne Ikeje. Nie ma czemu się dziwić. To się właśnie dzieje. Ma tradycję proceder. Rosyjskie cfaniaki podrabiały już auta, perfumy, koniaki. Głowy nie zaprzątała kwestia patentowa. Została wszak rąbnięta bomba atomowa. Dziś podrabiana Rosja z wojny się wyłania. A wolność? Tu brak nawet próby podrabiania i trudno nie dorzucić dodatkowej puenty zbrodnia kłamstwo agresja to własne patenty